przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o cyberpoligon, mamy tutaj takie dwie klasy. Pierwsza to są rozwiązania dedykowane dla tych, którzy rozpoczynają swoją praktyczną działalność w cyberprzestrzeni. Możemy powiedzieć, że jest taki poziom szkoły podstawowej. I takie rozwiązanie u nas już funkcjonuje. Jego nazwa robocza to Cyber Ranch. I rozpoczynając właściwie naszą działalność już w listopadzie poprzedniego roku zaoferowaliśmy kilka szkoleń. One są kontynuowane. One są oczywiście również poziomowane. Jest poziom podstawowy i tak jak powiedzmy w takiej szkole podstawowej kilka poziomów przygotowanych. Trudność, jeśli chodzi o korzystanie z tego rozwiązania, polega na tym, że przygotowanie scenariusza wymaga ogromnego wysiłku i chcielibyśmy mieć co więcej, nie mogą te scenariusze być bardzo złożone ze względów pewnych ograniczeń programowych, software'owych. Stąd też pojawiła się idea zakupu, pozyskania cyberpoligonu jako pewnego wirtualnego poligonu, na którym będą mogli się sprawdzać nasi cyberżołnierze. Jest to o tyle istotne, że budowane są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i musimy mieć miejsce, gdzie będziemy mogli ćwiczyć pełne spektrum naszych działań, mając na uwadze tak naprawdę realne środowisko, a to realne środowisko nie ogranicza się do kilku, kilkunastu, kilkuset, tylko mówimy tutaj o milionach, o naprawdę szeregu możliwości. Do tego potrzebna jest oczywiście odpowiednia infrastruktura i stąd też ten nasz pierwszy krok, który wykonaliśmy, czyli jest Cyber Ranch. Mamy już na pokładzie nasze data center, na którym za momencik zostanie osadzony Cyber Ranch, a w dalszym naszym kroku cyberpoligon, tak żeby pod koniec roku móc przygotowywać tworzone Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i budować ich kompetencje.